dobry, moi drodzy, a może raczej dobry wieczór. Witam Was w kolejnym filmiku z serii Pogaduchy do Poduchy. Dlatego znowu witam Was z mojej małej sypialni w Wiedniu, a nie z mojego saloniku. Moi drodzy, ostatni film był taki trochę przyśmiewczy, dzisiaj będzie bardzo poważnie. Chciałabym podzielić się dzisiaj z Wami informacjami, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o tego wstrętnego wirusa w Austrii, a szczególnie w Wiedniu, w którym mieszkam. Moi drodzy, chciałabym Wam pokazać, powiedzieć troszkę więcej niż tylko to, co wiecie z informacji, które przekazywane są przez media i które możecie wyczytać w internecie. Moi kochani, no powiem Wam, że nie żyje nam się lekko. Z dnia na dzień statystyki szybują do góry i Austria bardzo poważnie podeszła do problemu. No i postanowiła nas po prostu... Nas, no tych, którzy nie są zaszczepieni, pozamykać. Co to znaczy? To znaczy, że od ostatniego poniedziałku w Austrii obowiązuje zasada 2G. Co to znaczy? Zasada 2G to znaczy wyozdrowieniec albo osoba zaszczepiona. Czyli do wszystkich miejsc publicznych, takich jak wielkie centra handlowe, jak kina, teatry, opera, jak salony fryzjerskie, kosmetyczne, wszystkie jakieś wydarzenia sportowe, jak mecze piłki nożnej. No więc do takich wszystkich miejsc, do restauracji oczywiście, do kawiarni, do pubów, ciastkarnie, lodziarnie, przychodnie również, mogą wejść tylko osoby, które są ozdrowieńcami, czyli wyzdrowiały najdalej przed 6 miesiącami oraz osoby, które są w pełni zaszczepione, posiadają zielone paszporty covidowe. Osoba, która przyjęła tylko jedną dawkę, posiada tak zwany czerwony paszport covidowy. I ta osoba niestety nie może wchodzić do tych miejsc, o których wspomniałam. Trzeba być w pełni zaszczepionym, czyli trzeba mieć zielony paszport covidowy. Moi drodzy, muszę Wam powiedzieć, że to nie są tylko jakieś takie suche przepisy, których nikt nie respektuje. Muszę powiedzieć, że Austria bardzo poważnie do tego problemu i do tych obostrzeń podeszła i naprawdę są kontrole. Na stacjach metra, na stacjach kolejowych, na dworcach autobusowych są wyrywkowo kontrole. Chodzą panowie z ochrony, również policjanci i wyrywkowo sprawdzają właśnie, czy legitymujemy się zielonym paszportem covidowym. I muszę Wam powiedzieć, że też byłam bardzo zaskoczona, ponieważ generalnie nie mówiło się o tym, że wchodząc do jakichś dużych sklepów również trzeba posiadać ten paszport covidowy. Jakie było dzisiaj moje zaskoczenie, kiedy weszłam do dużego sklepu, ten sklep nazywa się Raina, jest to sklep z pościelą, z ręcznikami, z jakimiś takimi ozdobami do domu. I właśnie przed tym sklepem stał pan ochroniarz i właśnie zapytał się mnie, czy legitymuje się paszportem covidowym. Na całe szczęście mam taki paszport, więc bez trudu, bez problemów mogłam wejść. Ale wychodząc z tego sklepu, zobaczyłam taką sytuację. Starsze małżeństwo również zostało o ten paszport zapytany. No i pani posiadała taki paszport, a małżonek niestety nie. Ale małżonek posiadał test PCR, który jest ważny do 48 godzin. I niestety pan ochroniarz nie pozwolił na to, żeby małżonek mógł do sklepu wejść. No i niestety żona musiała samotnie robić zakupy. No pan bardzo się oburzył i nawet tam doszło do takiej dosyć ostrej wymiany zdań, bo pan stwierdził, że przecież ma ten test PCR, który jest ważny 48 godzin. No ale niestety ochroniarz przypomniał o nowych przepisach, które weszły w życie w poniedziałek i jest zalecenie przez austriacki rząd, że właśnie do tych dużych sklepów, jeżeli sklep sobie tego życzy,
to może takie kontrole właśnie wprowadzać. Do mniejszych sklepów, jak widziałam, ludzie wchodzą i nie są jeszcze te paszporty zielone sprawdzane. Ale to już należy jak gdyby do kierownictwa sklepu, czy będą wpuszczać osoby, czy nie. Do wszelkich innych miejsc, o których wcześniej wspomniałam, obowiązkowo trzeba posiadać właśnie paszport. Paszport albo legitymować się zaświadczeniem, że najdalej 6 miesięcy temu przeszło się COVID i jest się ozdrowieńcem. No ale moi kochani, żeby to było mało, prawdopodobnie od poniedziałku wejdzie jeszcze nowa zasada, tak zwana zasada 2G+. Ta zasada będzie obowiązywała przy wejściu na wszelkiego rodzaju imprezy, takie jak na przykład mecze piłki nożnej, wszelkie imprezy, gdzie jest powyżej 25 osób. Ta zasada również będzie obowiązywała przy wejściu do klubów nocnych i do restauracji, które długo w nocy są otwarte. Co to oznacza 2G+? To znaczy, że oprócz tego, że jest się ozdrowieńcem albo posiada się paszport covidowy, czyli jest się w pełni zaszczepionym dwoma dawkami, trzeba jeszcze mieć wykonany test PCR na koronawirus, który jest ważny do 48 godzin. Przepraszam. Bez takiego testu również na mecz czy właśnie do tych nocnych lokali nie będzie można wejść. No także jak widzicie, naprawdę Austria bardzo poważnie do tego problemu podeszła. Muszę Wam powiedzieć, jakie było moje zdziwienie, kiedy z rana, kiedy szłam po chleb, po pieczywo o godzinie 7 w poniedziałek zobaczyłam przy kontenerze, gdzie można zaszczepić się, bardzo dużo ludzi. Do tej pory ten kontener był postawiony i tam zawsze jakaś grupka ludzi przed tym kontenerem stała. Były to 3, 4, maksymalnie do 5 osób, które chciały się zaszczepić. W poniedziałek rano, kiedy właśnie weszła ta zasada 2G, słuchajcie, przed tym kontenerem było około 100-150 osób. Podobno osoby te już czekały od godziny 6 rano, żeby zaszczepić się. Również w zakładach pracy, gdzie jest zatrudnionych powyżej 25 osób, również trzeba legitymować się paszportem covidowym. Póki co w Polsce jeszcze takich restrykcji nie mamy. Miejmy nadzieję, moi drodzy, że nie będą potrzebne. No i pomału będzie to szło ku lepszemu, a nie ku gorszemu. Też muszę Wam powiedzieć, że już troszeczkę po prostu opadam z sił i przestaję po prostu już w cokolwiek wierzyć. W Austrii jest zaszczepionych ponad 65% ludności. Bynajmniej takie dane podawane były w ostatnią niedzielę. Myślę, że w tej chwili jest to no trochę więcej ze względu na to, że przez tą zasadę 2G ludzie zaczęli się naprawdę masowo szczepić. No ale pomimo tego, że jednak do niedzieli było to 65% osób zaszczepionych, no tutaj nie odnotowuje się aż takiej poprawy, jeżeli chodzi o tą pandemię, że coś idzie ku lepszemu. Nie wiem, z czego to wynika, no ale nie będę tutaj dywagować. Zostawmy to specjalistom. Na razie próbujemy stosować się do zaleceń, no i zobaczymy, co będzie dalej. Moi drodzy, więc tak właśnie wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy w Austrii, jeśli chodzi o koronawirusa, o szczepienia się i te wszystkie zasady, które wprowadzili. Jeżeli ktoś wybiera się na dniach do Austrii, no to musi się liczyć z tym, że znowu wprowadzono kontrolę na granicach, no i trzeba właśnie mieć ten test PCR ważny 48 godzin, być ozdrowieńcem, mieć przy sobie zaświadczenie lekarskie, że się przeszło koronawirusa najdalej 6 miesięcy temu, lub po prostu być zaszczepionym. I moi drodzy, nie ma co liczyć na to, że uda się, a może akurat kontroli nie będzie, bo naprawdę od poniedziałku są kontrole i bardzo tego przestrzegają. I kontrolują. Może nie wszystkich, ale większość jednak jest kontrolowana i wymaga się pokazania dokumentów.
Moi drodzy, więc to ma tyle, jeśli chciałam powiedzieć o tym wirusie i o obostrzeniach. Moi drodzy, chciałam jeszcze dzisiaj kogoś Wam przedstawić. Wybrałam się wczoraj do babci jednego z moich uczniów, do mojej znajomej, o której Wam kiedyś opowiadałam, o pani Zeni, chociaż właściwie pani Zenia to nie pani Zenia, tylko to jest pani Gizela. No ale my tutaj wszyscy znajomi mówimy nie Gizela, tylko mówimy Zela albo Zenia. No i odwiedziłam tą panią, poszłam sobie do niej na kawkę, troszeczkę poplotkować, no i zastałam panią Zenię, bardzo zapracowaną. I zrobiłam krótki filmik, chciałam Wam właśnie przedstawić tą panią i pokazać, jak jeszcze świetnie wygląda, w jakiej super jest formie. Myślę, że naprawdę jest to tak pogodna kobieta, tak radosna i tak jeszcze pełna energii, że naprawdę warto z pani Zeni brać przykład. Przypominam, ma 95 lat i będę to po prostu przypominała pewnie na filmiku jeszcze kilka razy, bo sama czasami w to uwierzyć nie mogę, ile ta kobieta jeszcze ma siły. Nawet okazało się, że pani Gizela ma w swoim bloku sąsiadkę, która jest dokładnie młodsza od pani Zeni o 10 lat, ma 85 lat. No i właśnie dowiedziałam się ostatnio, że ta pani Zenia jeszcze tej sąsiadce pomaga, ponieważ sąsiadka jest samotna, ma tam jakichś dalekich krewnych, którzy od czasu do czasu ją odwiedzają, ale nie jest to regularnie, a ponieważ choruje, ma problemy z nogami i nie może za często wychodzić z domu, a są takie dni, że w ogóle nie może z domu wychodzić. No i ta nasza 95-letnia pani Zenia jeszcze do niej codziennie puka rano i pyta się, co jej kupić, jakie zrobić jej zakupy. I wyobraźcie sobie, że czasami potrafi oblecieć jeszcze 3-4 sklepy, 2-3 apteki, ponieważ wykupuje jeszcze niektórym sąsiadom recepty. Także słuchajcie, po prostu, no nie mam siły do tej pani, ale pani Zenia zdradziła mi podczas ostatniej wizyty receptę na długowieczność. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak to się robi, żeby tak długo żyć i w tak dobrej kondycji, zapraszam Was na spotkanie z panią Gizelą. Poznajcie, kochani, panią Zenię. Właściwie panią Gizelę, ale znajomi mówią pani Zenia. Pani Zenia ma 95 lat i jak widzicie, ma się jeszcze całkiem dobrze. To właśnie ta pani, o której Wam opowiadałam. Und jetzt hat es mir einen neuen Termin gegeben, dann muss ich morgen zum Doktor gehen. Ich gehe so ungern zum Doktor. Nein, ich bin auch nicht viel zum Doktor gegangen. Weil ich ungern, Aber haben Sie, aber haben Sie geschrieben, ja? Im Kalender? Was? Haben Sie geschrieben im Ja, da Kalender? steht es eh drauf. So, Sie Ja. haben das selber geschrieben. Ja. Ja. Sie müssen jetzt einschreiben, Ich habe schon geschrieben, ich habe schon Ah, haben Sie geschrieben. geschrieben, ne? Ja, ich habe schon Ja. geschrieben, kein Problem. Warum vergessen Sie nicht Ja. das Flaschen, habe ich rausgestellt jetzt, ne? Nein, ich habe keine Flasche. Na, dann muss ich Oi. es aber geschwind aus. Frau Gisele, Ja, jedes Mal, habe ich za selber każdym geschrieben. razem jak przychodzę, to mi tutaj daje jedną Nehmen Sie die ganzen. Aber das ist flaszkę. der Torte, Ja, wo? ich habe schon gegessen. Da haben Ich Sie habe leider schon, nichts o, gehabt. taką Weil ich flaszkę wollte za sagen, każdym nehmen Sie razem die Torte dostaję. mit. Dostaję. Ja, ich Ist das habe. voll? Ha? Ist Ja, das? das ist voll. Ja, Za da kann każdym ich. razem dostaję taką flaszkę wina. Ja, ne, Sie können Ja, nicht mehr ja, sagen. ja. Schau, ich trinke das ganze Lemon Wein. Es ist ja auch Wein, aber Das nicht ist so sehr viel. gut, das ist sehr gut. Ja, eigentlich schon immer. Wir haben immer Wein drin, weiß nicht wieso. Ein Bier, Das zwei wegen viel, Dosen Bier das trinken. wegen vielleicht leben Sie so
lang. Vielleicht ist ja der Wein gut, das weiß ich. Das bedeutet, Wein ist ganz gesund. Ja, ja, ich muss schauen, noch einmal. To są takie torebki i tutaj zapachowe, tu w środku będzie suszona lawenda i tutaj frau Gizela przygotowuje dla całej rodziny, dla wszystkich znajomych, dla sąsiadów, o, solche. Tak, przygotowuje takie zapachowe saszetki, które będą później służyły jako odstraszacz na mole. Będzie można wsadzić sobie to do szafy. Więc dla całej rodziny już tutaj pracę wrą i pani Gizela przygotowuje takie geszenki, takie prezenty. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. O, wir werden hier schauen. Bitte schön. Zobaczcie, jak tutaj. Ja przypominam, pani Gizela ma 95 lat. Das ist keine Kunst, wenn man das noch kann. Vielleicht Leute werden nicht glauben, dass sie sind schon 95 Jahre alt, ja? Ja. Sie denken, ach, 80. 80 Jahre ja, alt, ja. Aber wenn ich habe erste Mal sie getroffen, ich habe auch gedacht, sie sind 80 Jahre alt. Ja, aber ich bin schon sehr, jetzt ist schon sehr arg. Nein, ich habe gedacht, 80 Jahre alt. Aber wissen Sie, was ich meine? Ja. Diese Unsicherheit, ich traue mir jetzt nicht mehr weit gehen. Ja. Aber das ist ganz normal. Man wird so unsicher. In diesem Alter, das ist ganz normal. Na ja, klar. No gut, ich wünsche gute Zeit, gute ja, Arbeit. Ich wünsche auch. Ja, wie viel Stück? Dass ich so einen schönen Urlaub gehabt habe. Wie viel Stück müssen Sie machen? Ich mache so viel, was ich habe, was sie ausgeht. Halt. 10, 20? Schau, ich brauche zwei Freundeskreise, da ist der eine circa, sagen wir nur 5. Ja. Das geht. Und die anderen sind circa 8 oder 10. Ja, 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 ja. Sind das schon 50? Und für mich eine große. Für Sie dla mnie dużo, duże. Dann habe ich Familie, Georg. Ja. Also, da habe ich die ja. Birgit und die ältere Tochter. Die ja, Georg. Ja, ja. Zwei. Mhm. Und die Freunde, der Birgit, die Mutter. Mhm. Also, die war sein Schwiegersohn. Halb Wien. Ne? Pova Wiednia. Dann habe ich die Freunde. Birgit hatte, was auch meine Freunde sind, ja. Den Patrick und die, Sie wissen, ja. Sind auch ja. Zwei. Also aha. Dann hast du Jessica, naja, es werden noch, es kommen nur zusammen. Und dann so ja. Was halt, eben meine Nichte, was gestern da ja, war. Ja, 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 sowieso haben Sie genug Arbeit jetzt, aber bis Weihnachten, wir haben noch viel Zeit, ja? Das, do świąt dużo czasu jest. Wäre ja wirklich faul, wenn ich nichts zu tun habe. Das ist auch nicht schön, ganz ich weiß, natürlich. So besser als sitzen und nur Fernsehen etc., ja. Ja? Natürlich, das lesen ist Hobby. Lesen tue ich noch ganz gern, das ist nur das Gute. Genau. No gut, ich werde nicht mehr stören. Ich wünsche alles Gute, viel, viel Gesundheit und viel, viel ja. Geduld. Das macht ja. Also das macht nichts, weil wenn ich keine Geduld ja. Habe, höre ich auf und mache es den nächsten Tag. Ja, dann Frau Gisele, langsam werde nach Hause gehen. Ja, danke, ja, schön für gute Kuchen. Schön draußen. Ja, danke. To jest jedna z sukienek. Mówiłam wam kiedyś, że pani szyje jeszcze swoim sąsiadkom, na przykład sukieneczki, czy komuś tam z rodziny. No i to jest właśnie jedna z sukieneczek, którą uszyła jakiś czas temu. Kochani, życzę wam zdrowia i takiej pogody ducha i energii, jaką ma pani Gizela. I nie zapominajcie o szklaneczce wina każdego dnia. Do zobaczenia.